Cześć, witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, jestem bez makijażu, a to oznacza, że będziemy coś tutaj kombinować na twarzy. I słuchajcie, wpadłam na pomysł, to znaczy nie wymyśliłam tego, ale też nie zrobię tego dokładnie tak, jak wszyscy inni robią. Ale o czym mowa? Chcę sobie na jedną twarz nałożyć makijaż tak, jak nakładają go dziewczyny na Instagramie. I po drugiej stronie chcę zrobić makijaż dokładnie tak, jak ja to robię. Chcę też użyć tych samych kosmetyków, tylko po prostu skupić się na tych innych technikach, które są na Instagramie i które ja na przykład stosuję. I po prostu jestem ciekawa, jak będzie wyglądał końcowy efekt, która strona będzie podobała mi się bardziej, więc jeżeli też jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Okej, więc może ustalmy, że to jest moja naturalna strona, a to będzie strona instagramowa, więc na moją naturalną stronę, bo zaczniemy najpierw od oczu, tak jak zawsze robię. Na moją naturalną stronę, naturalną? Nie, bo ona też nie będzie naturalna, ale na moją stronę, nazwijmy to tak, użyję sobie bazy pod cienie z Makeup Forever, to jest Step One i to jest baza pod oczy i na usta. Nigdy nie używam jej na usta, teraz jak to przeczytałam, to myślałam, mogłabym spróbować. Ale nigdy jej nie używam na usta i używam właśnie na powieki i od razu gruntuję sobie oko cielistym cieniem i to jest Anastasia Soft Glam. Osobny film o tej palecie jest już na kanale, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. I tak właśnie wygląda u mnie przygotowanie powieki pod cienie. Ale na Instagramie jednak dużo częściej spotyka się taką metodę, że po prostu używa się korektora i nie pudruje się go. Więc to dzisiaj zrobię i też jestem ciekawa, jaki będzie efekt ostateczny, jeżeli chodzi o cienie, czy faktycznie będzie duża różnica, czy nie. Więc to jest taki eksperyment i tutaj oczywiście używam Too Faced Born This Way i rozcieram gąbką. Dobra. I teraz jeszcze palcami, żeby to wszystko dokładnie się roztarło. Jest ok, dobra. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o cienie, to tutaj zrobię dokładnie taki sam makijaż, dlatego że akurat jeżeli chodzi o cienie, to u mnie nie ma problemu, żeby wyjść z tęczą na oczach z domu. Dla mnie nie jest to żaden problem, więc pomyślałam, że zrobię po prostu to samo, plus właśnie dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, jaka będzie różnica w cieniach i użyję tej samej palety i pomyślałam, że użyję Huda, jako że to jest bardzo instagramowa marka i to jest paleta Coral Obsessions, nigdy też jej chyba nie używałam jeszcze w filmie, więc dzisiaj pomyślałam, że to będzie idealny moment, więc zaczniemy sobie od tej palety. To będzie taki bardzo krótki tutorial, dlatego że tutaj za mocno nie będę się na tym skupiać, ale w międzyczasie, jak będę miała jakieś przemyślenia, to też będę mogła Wam powiedzieć. Myślę, że zacznę sobie tutaj od tego cienia i nałożę go, który ja pokazałam, ten, dobra, i nałożę go sobie w załamanie. Nie wiem do końca, co jeszcze chcę tutaj zrobić, ale zobaczymy. Więc to jest strona, gdzie nie mam przypudrowanej powieki. I teraz strona, gdzie mam przypudrowaną powiekę. No i jak widzicie, jest różnica. Jest różnica i to dosyć spora, ale ja szczerze mówiąc wolę sobie troszeczkę dłużej popracować z cieniami i po prostu mieć łatwiej, bo czasami jest tak, że właśnie kiedy nie macie przypudrowanej powieki, to zdarza się, że robią się jakieś takie plamy, a kiedy macie tą powiekę przypudrowaną, to ok, macie mniejszą pigmentację, ale te cienie dużo łatwiej się blendują, no i jako, że nie jestem profesjonalistką, to czasami wolę sobie troszeczkę dłużej posiedzieć i poblendować. Ta strona już na ten moment mi się podoba, więc teraz skupię się tutaj na tej stronie. Tutaj już w ogóle tego cienia nie dokładam, tylko skupiam się właśnie na dokładnym roztarciu tego cienia. Wydaje mi się, że tu jest jednak większy pigment. To może troszeczkę dołożę. Dobra, ale też powiedzmy, że załamanie już mam zrobione, więc teraz użyję tutaj tego ciemniejszego pomarańczu. On jest delikatnie po prostu bardziej nasycony i nałożę go w zewnętrznym kąciku i bardziej już wyjeżdżam do środka powieki. Chcę też użyć czegoś innego na wewnętrzny kącik, więc nie skupiam się za mocno teraz na nim. Dobra, i cały czas zostaję przy tej palecie i przy tym samym pędzlu. Teraz wezmę sobie tutaj ten brąz i nałożę już go tylko tutaj przede wszystkim w zewnętrznym kąciku, ale i tak chyba będę musiała użyć jeszcze innej palety, dlatego że to jest najciemniejszy w tej palecie, a nie wiem, czy nie chciałabym jeszcze czegoś bardziej ciemniejszego. I oczywiście rozcieram sobie cały czas tym samym pędzlem. Dobra, i wydaje mi się, że to wygląda już w miarę ok, i szczerze mówiąc,
nie widzę większej różnicy. Wiecie, że czasami ciężko jest to zobaczyć w lusterku. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na filmie. Wy już wiecie, w sumie ja też, jak to oglądacie. Ale no, jestem ciekawa, jak to wyjdzie w kamerze. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie. Ale szczerze mówiąc, no ja właśnie jakiejś większej różnicy nie widzę. Teraz użyję sobie, bo tu w tej palecie mam dwa takie świecące się cienie. Jeden jest takim typowo rose goldem, coś jak orgazm z Narsa, czyli tu, i drugi jest taki ciemniejszy, ale chcę dzisiaj przetestować też jedną rzecz i to jest Vibo Mood Sparkling Eyeshadow, czyli zamiennik Steely, ale chcę mieć jakiś podkład i wydaje mi się, że ten ciemniejszy będzie lepiej wyglądał, więc sobie użyję tego ciemniejszego. Dobra, więc nakładam sobie ten ciemniejszy cień. Ładny jest. Ładnie to wygląda. No i teraz biorę właśnie ten cień. Ja sobie wybrałam od cień numer 1. Jest jeszcze jeden. Na razie wygląda dobrze. Ale muszę wykończyć pędzelkiem, dlatego że nie nakłada się aż tak równomiernie. Przez co, jeżeli chcę mieć właśnie ten coś a la Cat Chris, to muszę to lepiej wykończyć. Tu mi się, o nawet to widać, nałożyło mi się więcej tego cienia. I ciężko to już rozpracować. Z tego co widzę na palcu, to bardzo szybko zastyga, bo już na palcu nic nie, na ręce już nic nie mogę zrobić. No ale powiem wam, że no, o kurczę, jak ostatnio te wszystkie produkty z Vibo tak nie do końca do mnie przemawiały, tak to do mnie przemawia. Naprawdę to wygląda ładnie. No i teraz rzęsy. Jeżeli chodzi o moją stronę, no to ja oczywiście na co dzień nie przyklejam sztucznych rzęs. I tym razem też nie przykleję, ale na tą stronę przykleję, no bo na Instagramie bez sztucznych rzęs to w ogóle lepiej się nie pokazywać, bo nie będziecie mieć typowego insta make-up. I w tym momencie może też powiem parę słów, w razie co, gdyby ktoś tutaj się czuł urażony, słuchajcie, w żaden sposób w tym momencie nie próbuję kogoś skrytykować. Makijaż to makijaż, nakładacie go rano, zmywacie go wieczorem i już tego makijażu nie ma, tylko po prostu ten film nagrywam przede wszystkim z ciekawości, bo po prostu jestem ciekawa, jak tyle makijażu wygląda na skórze, czy jest jakaś opcja, żeby to wyglądało dobrze, no bo ja nie nakładałam nigdy tyle makijażu i pomyślałam, że fajnie by było to nagrać i zobaczyć właśnie takie zestawienie mojego makijażu kontra takiego typowo instagramowego, bo może akurat mi się spodoba, może zacznę coś takiego robić, no ale przede wszystkim jest to po prostu ciekawość, jak to będzie wyglądać na mojej skórze. Więc teraz sobie wytuszuję rzęsy poza kamerą i oczywiście do tego celu użyję sobie Max Factor 2000 Colory i Bourjois Volume Reveal. Bardziej oczywiście się skupię na swojej stronie, mniej na stronie, gdzie będą te rzęsy, no bo będą rzęsy i zaraz wracam. Ja mam pytanie, czemu wy mi nie mówicie, że przecież na Instagramie trzeba mieć narysowaną kreskę? Więc szukałam tego eyelinera wszędzie z Eveline. Nie mogę go znaleźć, no bo ja w ogóle nie używam eyelinerów. Jedyne co znalazłam to Miss Sporty Flick To Last 24 Hours w numerze 01 Black. Bo mam eyeliner z Too Faced, ten nowy, ale nie chcę go marnować, bo ja wiem, że ja go nie będę używać, więc wolę wam go rozdać. Może być taka, czy jeszcze bardziej? A wiecie, co się kończy, jak się zrobi jeszcze bardziej? Dobra, jolo. Nie, mi się wydaje, że jest spoko. Mi się wydaje, że jest spoko, bardzo się cieszę, że nie muszę tego robić na drugim oku, bo wtedy nie byłoby na pewno spoko. Okej, rzęsy. Użyję sobie Demi Wispies, bo to są rzęsy, które mam już otwarte, które już raz miałam. No to jedziemy, nie? Używam sobie kleju Duo. Cały czas próbuję znaleźć ten klej z HM-u. Jeszcze mi się to nie udało, mam nadzieję, że w końcu kiedyś mi się uda. Dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się je przykleić. Bo czasami mam tak, że idzie mi łatwo. Czasami jest tak, że muszę te rzęsy ściągać i zakładać 20 razy. Dobra. Zamówiłam po prostu taki zestaw, gdzie jeszcze mam coś takiego. Więc użyję, gdyż moje paznokcie są mega długie i czasami ciężko mi jest to przykleić. Czy wy też się nie możecie tego doczekać? Ach, zapomniałam wytuszować rzęsy. No pozdro. Rzęsu przykleić. Ale nie do środka powieki. Dobra, przyklejone rzęsy. Wytuszowałam je też trochę, żeby połączyć je z moimi naturalnymi.
i na razie mi przeszkadzają. Nie wiem, czy trochę źle je przykleiłam, czy po prostu nie jestem aż tak bardzo przyzwyczajona. Tym bardziej, że na tym oku nie mam. No i teraz linie wodne. Na swoją stronę użyję kredki z Lovely beżowej, a na tą stronę użyję kredki czarnej, bo zazwyczaj właśnie czarnych kresek się używa. Czarnych kredek. To jest moja ulubiona kredka czarna, czyli Smashbox Always On Gel Liner. I oczywiście nakładam na linię wodną. Dobra, i tak to wygląda. I teraz beżową kreskę. Dobra, to przechodzimy do baz. No i te... Jeszcze brwi, nie? Brwi się robi najpierw chyba tak. Dobra, to jeszcze brwi, a ja już tu chciałam twarz robić. Okej, czyli do brwi użyję sobie dzisiaj może pomady z Paese. I tutaj też, jeżeli chodzi o wykonywanie brwi, to raczej robię tak, jak robią te dziewczyny na Instagramie, czyli używam pomady, używam pędzelka i dosyć mocno jednak robię te brwi, dlatego że jak widzicie, moje są dosyć słabe, więc teraz zrobię to tak jak zawsze, ale wykończenie będzie już całkowicie inne, dlatego że ja nie używam korektora, żeby jakby to... Nie, dobra, najpierw to, okej. Zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno najpierw to, czy jeszcze baza musi iść najpierw. Ale najpierw musi iść to, więc... Różnica pomiędzy moimi brwiami a Instabrow jest taka, że ja nie obrysowuję już moich brwi korektorem, a jednak na Instagramie zazwyczaj się to robi po to, żeby te brwi były bardziej zaznaczone i żeby było czyściutko wokół nich. Więc oczywiście po tej stronie to zrobię, a po mojej stronie nie. Od razu mówię, wiem, że mam brzydkie brwi, wiem, że brzydko je podkreślam, ale to jest to, co do tej pory się nauczyłam i co umiem. Jak zobaczycie sobie moje brwi parę lat wstecz, to docenicie to, jak wyglądają teraz moje brwi. Dobra, ta brew wyszła mi trochę gruba, więc możemy udać, że tak miało być, że to było Instabrow i tak dalej. No i teraz używam sobie tego korektora, wyłączę go sobie trochę na rękę i użyję takiego pędzelka właśnie do kremowego, do kremowych produktów. No i jadę. Ale powiem wam, że na przykład nie lubię czegoś takiego też robić, dlatego że jak na przykład przybliżycie sobie takie zdjęcia, gdzie dziewczyny robią coś w ten sposób, to widzicie takie odcięcie pomiędzy tym korektorem a skórą. Szczególnie właśnie tutaj, gdzie macie ten, że robicie sobie po prostu o coś takiego i robicie tutaj coś takiego. Przybliżę wam to i bardzo często coś takiego właśnie widzę na Instagramie, co mi się mega nie podoba, no bo to wygląda strasznie sztucznie. I teraz jak to robię, to wydaje mi się, że jednak trochę zepsułam kolejność, że najpierw powinnam zrobić brwi, a dopiero potem oczy. No bo przecież teraz mi się to będzie odznaczać. No ale już trudno, każdy popełnia błędy, prawda? I wyczyszczonym pędzelkiem teraz rozcieram to. No i przede wszystkim właśnie tutaj na górze chcę to dobrze rozetrzeć. I tak wydaje mi się, że trochę używam za mało produktu. Ale jest efekt, jest różnica, zobaczcie. I chcę tutaj, bo ja nie chcę mieć takiej tej brwi. Okej. No. Wydaje mi się, że teraz jest lepiej. Okej, dobra, więc mamy brwi, no i w końcu przechodzimy do twarzy, czyli do miejsca, gdzie będzie największa różnica ze wszystkim, czyli na stronę instagramową oczywiście, że muszę użyć Unicorn Essence i oczywiście, że muszę nałożyć go, proszę bardzo, w ten sposób, och. Widzicie? Dlatego ja nie robię filmików na Insta. Nawet to mi nie idzie. Sam olejek w sobie jest ok. Długi czas bardzo często go używałam. Ale w tym momencie mam produkty, których jakoś po które jednak częściej sięgam. Więc ten na chwilę odszedł w zapomnienie. No i właśnie na drugą stronę użyję tego, czego używam teraz regularnie, czyli po prostu Smashbox Primerizer albo Paese, po prostu ta baza Hydro Base Under Makeup. Używam teraz częściej tego, dlatego że chciałabym to zużyć, bo to mam jednak dłużej niż Paese i jak już to mi się skończy, to po prostu drugi raz tego nie kupię, tylko będę kupować Paese. Dla mnie to jest taka podstawowa baza, którą muszę mieć w swojej kolekcji, bo to jest taka idealna, lekka, nawilżająca baza, która sprawia, że po prostu makijaż lepiej trzyma się, lepiej wygląda. Okej.
No i coś, czego ja nie robię na co dzień. Więc to zdejmę sobie może na razie te kolczyki, żeby mi nie przeszkadzały. Nie jestem czerwona, dlatego że to mnie jakoś podrażnia, ale po prostu tak moja skóra reaguje na dotyk. Więc teraz coś rozświetlającego oczywiście. Tu mam akurat takie kropelki z... No nie, czy ty wiesz, co ty robisz? Czemu ty masz tam zepsute? To przecież ja to muszę wylać sobie na twarz. O, działa. To są takie kropelki rozświetlające i oczywiście dziewczyny nakładają rozświetlacz na całą twarz. Dobra, nie idzie mi, zrobię to tak. I zawsze mnie to zastanawiało, bo kiedy nałożycie podkład w pełni kryjący, to przecież tego nawet nie widać. No, ale nakładam. Wydaje mi się, że już wystarczająco bas nałożyłam na tą stronę i używam teraz podkładu Too Faced Born This Way. Wydaje mi się, że to też jest taki typowo instagramowy podkład. To jest tyle, ile ja nakładam. No, a czy... O, tu musimy też polać. Czy znowu mi upadło? Oddychaj, oddychaj. Dobra, więc najpierw sobie rozłożę ten podkład po mojej stronie. Też nie wiem, czy dobrze robię, zważając na to, że tamten już mi powoli spada. Ja mam ten podkład jakby co w kolorze Snow, to jest najjaśniejszy. Albo drugi co do najjaśniejszych. No i jedziemy tutaj z tym teraz. Wow. Ile podkładu? Nie no, ja nie wierzę, że to może wyglądać dobrze, naprawdę. A jeszcze muszę usta pokryć. Okej. Okay. Gumeczka już nie wyrabia z wchłanianiem tego podkładu, tyle go jest. Śmieszne. Zauważyłam, że też dużo osób na Instagramie używa pędzle, a nie gąbki, ale... A może... Jolo, czekajcie, znajdę jakiś pędzel. Wiecie, kiedy ostatni raz używam pędzla do podkładu? Jeszcze jak mieszkałam w Żarach. Wiecie, ile to jest lat temu? Bardzo dużo. Powiem wam, że z daleka mam lustro w tym momencie na szerokość ręki. To wygląda dobrze. Naprawdę wygląda dobrze. Więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało na samym końcu. I zobaczcie, ten rozświetlacz. Ej, to mi się podoba. Bo widzę rozświetlacz tylko tutaj na kości jarzmowej. Na reszcie twarzy jakoś to nie rzuca się w oczy. Już tu mi pryszcz wyskoczył jeden. Nie są to moje klimaty. Zdecydowanie bardziej wolę, jak wygląda ten podkład po tej stronie. Ale nie wygląda tragicznie. Widać go na skórze. Ale jeszcze to nie wygląda jak ciacho. No ale zaraz możliwe, że się to zmieni, dlatego że teraz przechodzimy do korektora. I oczywiście Born This Way Too Faced. No i najpierw zrobimy moją stronę. Ja nakładam mniej więcej tyle. I od razu użyję gąbeczki, żeby ten korektor sobie za mocno nie wysechł. Dobra, wybaczcie, musiałam zmienić baterię. No i teraz przechodzimy do strony z instagramowej. No i tu... To zawsze chciałam, powiem wam, zrobić, naprawdę. Zawsze mnie to fascynowało. Tu, no i jeszcze przecież to nie może być wszystko. Jeszcze tu. Tu. I tu. Bardzo rzadko nakładam właśnie korektor w innych miejscach niż pod oczy, bo po prostu nie czuję takiej potrzeby. No tu na nosie muszę mieć całość, bo inaczej się nie da. Ale wydaje mi się, że wiecie co, pod, na twarz, chociaż w sumie widać taki lekki efekt, ale chodzi mi o to, że jakbym chciała nałożyć ten korektor na inne partie niż pod oczy, i żeby to faktycznie dało efekt taki, jaki ja chcę, czyli po prostu rozświetlenie, to musiałabym użyć innego korektora, czyli jaśniejszego, czyli na przykład tego z L'Oreal'a Infallible. Okej, tu widzę to, muszę sobie troszeczkę pomóc z tymi oczami. A, to stąd te laski mają takie tutaj wycięte. A, patrzcie, ile ja się tu dowiaduję rzeczy, no. Bo zobaczcie, tutaj jest tak. O! A u mnie tak nie ma. Nie ma tak mocno, bo ja nie mam tyle korektora. Ja cię kręcę. Najlepszy film, jaki nagrałam od dawna. Tyle się, słuchajcie, tutaj nauczę. Dobra, jestem ciekawa. Powiem wam, że znowu z odległości ręki nie wygląda to źle.
Ale z bliska to już wygląda źle. Wygląda źle, wygląda, że tu mam naprawdę naciapane bardzo dużo tego korektora. I ta skóra pod oczami jest taka obciążona. Więc to nie do końca mi się podoba. No ale dobra. Żeby nie było, że to jest wszystko, to teraz trzeba to przypudrować, prawda? I bardzo żałuję, dlatego że nie mam już Laura Mercier, więc nie mogę jej użyć i nie kojarzę, żebym miała coś tak ciężkiego, bo dla mnie na przykład Laura Mercier jest zbyt wysuszająca, jest zbyt ciężka. Dlatego najpierw pod swoje oczko użyję oczywiście Glam Shopu pudru wykończeniowego rozświetlającego, bo to jest dla mnie najlepszy puder pod oczy, ale to już wiecie. A na resztę twarzy użyję pudru Peach Perfect z Too Faced. Kurczę, zastanawiam się, czy mam jakiś taki jeszcze inny instagramowy puder. Ale nic nie kojarzę. Dobra, więc to użyję po prostu tego z Too Faced. Więc to, co widziałam, to dziewczyny najpierw używają tak samo, robią tak samo jak ja. Czyli po prostu... O, proszę, właśnie chyba sobie ściągnęłam kawałek. Wiecie, jaki ten puder jest dobry? Opruszają sobie całą twarz tym pudrem i teraz będzie magic! Czekajcie, bo wyrzucam tutaj kilogram podkładu pudru. Więc jak najwięcej. Nie no, proszę cię, co to za ilość. Czekajcie. Lepiej? Tak, dobra? Czy jeszcze? Dobra, tu na pewno muszę dorzucić, bo już mi się skończyło. Nigdy w życiu tyle pudru nie użyłam. Ale powiem wam, że mi się podoba ta zabawa. Teraz pod oczy. Co te ilości takie marne mi się tutaj nakładają? Tu mnie trochę poniosło, kurczę. I jeszcze przynosię, bo przynosię też trzeba. I słuchajcie, jeszcze raz powiem, ja się w żaden sposób w tym momencie z osób, które to robią, nie śmieję, tylko po prostu dla mnie to ja się czuję, jakbym się bawiła. Naprawdę, mnie to bardzo mocno ekscytuje. Dobra. Snatched. Będę zaraz. I teraz konturowanie, więc może sobie skończę swoją twarz, póki czekamy, aż tu się wszystko upiecze. Użyję sobie może tego bronzera, bo cały czas pokazywałam wam hand, więc może teraz użyję sobie tego i nałożę sobie tak jak zawsze. Powiem wam, że jest, robi mi się bardzo, bardzo, bardzo sucho pod oczami, pod okiem tym i czuję takie ściągnięcie. I teraz róż i myślę, że dzisiaj sobie użyję różu z AA Wings, Wings of Color i to jest 01 Tasty. Myślę, że powinien fajnie wyglądać. Tutaj mamy właśnie trzy kolorki, najbardziej mi się podoba tutaj ten na dole. I koło niego będę jednak tutaj bazować przede wszystkim. I delikatnie. Oczywiście rozświetlacz mogę użyć PSA Wonder Glow, bo bardzo go lubię i on też pięknie wygląda na skórze. I tu jeżeli chodzi właśnie o rozświetlacz, to jak najbardziej, im więcej tym lepiej. I tak po prostu też maluję się na co dzień, więc użyję sobie też na nos. W ogóle wiecie, ile się twarz piecze? 15 minut? Czy ile? Ale wydaje mi się, że chyba mogłabym już ściągać. A nie, można użyć bronzer i później. No, tak będzie lepiej. Więc użyję też Butter Bronzer, bo tak jak mówiłam, używam raczej, staram się używać tych samych produktów, co zrobiłam z pędzlem. Mam. No i tu oczywiście musimy nałożyć więcej. Dobra, myślę, że to jest wystarczająco z tym więcej. No i użyję też oczywiście do konturowania w sumie, aha, bo tu muszę zmyć. Tu nałożę jeszcze róż. Użyję tego samego różu, tylko że po prostu znowu nałożę go więcej. Chociaż nie wiem, czy to jest sens, skoro tu mam aż... Nie, dobra, wiecie, to ja już sobie ściągnę ten puder. I ja bym bardzo chciała zostać w tym makijażu, ale naprawdę mnie już oko boli. Ale powiem wam, że jak patrzę się w podglądzie, to powiedziałabym, że ta strona ładniej wygląda. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w kamerze, bo tutaj ta jakość tego podglądu jest tragiczna. Ale... No, znaczy na pewno muszę sobie troszeczkę poprawić ten kontur. Ale właśnie jak patrzę szczególnie tutaj na obszar pod oczami i w ogóle na oko, to bardziej mi się właśnie podoba ta strona, tak z daleka. Z daleka, nie z bliska.
No i tu użyjemy więcej tego różu i też zauważam, że dziewczyny idą z tym różem aż tutaj. Ja nigdy tak daleko z tym różem nie podchodzę. Powiedzcie mi, jak wy nakładacie róż, też dochodzicie do końca? Czy robicie to tak jak ja? W żaden sposób nie mówię, że mój sposób jest dobry i właściwy. Każdy nakłada makijaż tak jak chce. No i rozświetlacz i tutaj użyję tak samo, bo albo nie, zmoczę jeszcze pędzelek. Dobra, kolejność jest taka, czyli najpierw nakładacie rozświetlacz i teraz zmaczacie, żeby nie starajcie się nie dawać zmoczonych pędzli do produktu, dlatego że jeżeli on jest pudrowy, to bardzo szybko może się z nim coś zacząć dziać niefajnego. No i co? Uuu! Kurczę, to nawet dla mnie jest dużo. Ale nie narzekam. Patrzcie, tu i moja strona. O kurczę, ale z bliska to nie najlepiej to wygląda. W ogóle wygląda, jak miałam takie trzy paski. Jakaś flaga. Co jest, co, jaka flaga? Żadna. No i teraz została mi ostatnia rzecz, czyli usta. Z tego co widziałam, dziewczyny tego nie czyszczą, więc ja też tego nie czyszczę. Najpierw zrobię swoją stronę. I oczywiście do tego używam Hypoallergenic Nut Brown, czyli mój ostatnio ulubiony kolor. I w tym momencie już tak mocno nie wyjeżdżam za granicę ust, dlatego że powiększałam jakiś czas temu usta i teraz jestem w miarę zadowolona z tego, jak one wyglądają. Chociaż to trochę wygląda, jakbym powiększała, ale to jest po prostu moja granica. Ja mam dosyć mało tej czerwieni, szczególnie na końcach, więc muszę sobie konturówką pomagać. No i teraz druga strona i to oczywiście wyjadę. I to, co mnie zawsze zastanawia, to to, dlaczego dziewczyny robią coś takiego. Ja wiem, że to jest po to, żeby konturować usta, ale potem biorą pomadkę i po prostu wszystko zakrywają i tego po prostu nie widać. Więc jak widzicie, nie widać w ogóle tych kresek, dlatego nie rozumiem, jaki jest cel w tym. Jeżeli wy wiecie, to dawajcie znać, bo na przykład rozumiem, kiedy osoby to robią, w momencie, kiedy na to nakładają tak lekko, to jeszcze rozcierają i na to nakładają taki półtransparentny błyszczyk. Wtedy spoko. No i tak to wygląda i teraz trzeba wykończyć makijaż oczywiście setting sprayem. Ja teraz cały czas używam Max Factor Lasting Performance i... Chyba sobie właśnie rzęsy rozkleiłam tym setting sprayem. Nie mam wachlarzyka, to znaczy mam ten taki wiatraczek elektryczny, ale niestety skończyła mi się znowu bateria, bo bardzo szybko pada bateria, więc muszę użyć moich rąk. Czuję się jak nieprofesjonalistka. Okej, słuchajcie, więc tak wygląda skończony makijaż i ostatecznie muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona. Nie sądziłam, że zobaczę aż taką różnicę i że to naprawdę nie wygląda aż tak źle. Myślałam, że to musi wyglądać tragicznie, ale naprawdę nie wygląda. I teraz jak patrzę się na siebie w podgląd, to dużo bardziej podoba mi się ta strona, dlatego że ona jest właśnie taka snatched. Tutaj jest tak, no, tak delikatnie, dziewczęco i tak dalej, więc spoko. Ale czy teraz będę od dzisiaj się tak malować? Nie ma szans, dlatego że czuję, że mam taki tynk na swojej twarzy, że jakbym teraz pukła sobie tym pędzelkiem w twarz, to by wszystko mi się rozleciało. Czuję, że pod oczami mam strasznie ściągniętą skórę. Tu wszędzie mam bardzo mocno ściągniętą skórę. W ogóle bałabym się czegokolwiek dotknąć, bo w momencie, kiedy mam taki makijaż, tutaj też widzicie wszystkie kroki. Nie było tylko tego, że rozświetlacza na całą stronę. Tutaj nie czuję czegoś takiego, nie czuję takiej obawy, że ojejku, nie mogę nic dotknąć. Tutaj już coś takiego czuję. No i też nie podoba mi się to obrysowanie korektora wokół brwi, bo z bliska to po prostu wygląda źle, więc dużo bardziej podoba mi się ta strona. Jeżeli chodzi o oczy, no to podoba mi się bardziej ta strona, bo jest taka bardziej wyrazista i to jest taka typowo już strona, która nadaje się na fotę na Insta, to... Ja takie foty robię, więc u mnie nie jest to problemem, ale no zdaję sobie z tego sprawę, że gdybym zrobiła zdjęcie takiego oka, a zdjęcie takiego oka, no to jednak to byłoby ciekawsze i milsze w odbiorze. No i oczywiście usta, ta strona bardziej mi się podoba, ale też nie zmieniałam innego koloru, nie robiłam też innych kolorów, dlatego że to też jest odcień, który jest bardzo popularny na Instagramie i ja też takie bardzo kolory lubię, więc tutaj nie chciałam nic zmieniać. No ale bardzo podoba mi się też to i bardzo się cieszę, że nagrałam taki film używając takich samych kosmetyków w większości przypadków. No i właśnie, że wyszło mi to, co wyszło. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego kiedyś już próbowaliście. Jeżeli tak, to która strona wam się bardziej podobała? No i oczywiście dawajcie znać, która bardziej strona wam się podoba u mnie, bo jestem bardzo ciekawa, czy ta
Czekam oczywiście na Wasze odpowiedzi. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli ten film Wam spodobał, to zachęcam do dawania kciuków w górę. No i jeżeli mnie nie subskrybujecie, no to oczywiście też. A teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!